Strażnicy zajęci rozmową nie zauważyli, gdy więzień numer 845, krążący dotychczas wzdłuż ogrodzenia obozu specjalnego KGB na Syberii, usiadł nagle na ziemi. Zdarzało się to często w czasie spacerów i nie było powodu do większego zainteresowania. Dopiero po kilkunastu minutach, gdy kończył się czas spaceru, a więzień nie odpowiadał na wezwania, podeszli do niego. Zauważyli, że siedzi w kałuży krwi, która płynęła z żył otwartych w nadgarstkach. Rozerwał żyły o druty kolczaste. Było już za późno, żeby go uratować. Nikt nie znał jego nazwiska. Dla władz obozowych był po prostu więźniem numer 845. Nikt nie uwierzyłby, że nazywał się Oleg Pienkowski. Kilka miesięcy wcześniej został skazany na karę śmierci za zdradę Związku Radzieckiego. Wkrótce Prawda i inne gazety sowieckie opublikowały informację, że wyrok wykonano. Oleg Pienkowski, człowiek, który wpłynął na bieg spraw świata, popełnił samobójstwo w specjalnym obozie na Syberii. Nie wiemy, w jaki sposób Oleg Pienkowski, wysoki funkcjonariusz wywiadu wojskowego GRU, został zwerbowany przez wywiad brytyjski. Wiemy natomiast, w jaki sposób na jego trop wpadł kontrwywiad sowiecki. Jak często w takich przypadkach bywało, zadecydował drobiazg. Oleg Pienkowski nie dopełnił obowiązku złożenia raportu po spotkaniu z zachodnim dyplomatą. I szef kontrwywiadu KGB przysłał w tej sprawie pismo do szefa wywiadu wojskowego GRU. Ten odpowiedział niezbyt grzecznie: odczepcie się od mojego człowieka. Szef kontrwywiadu KGB poczuł się urażony i zarządził inwigilację Pienkowskiego. Tu jedno wyjaśnienie. Między obydwoma instytucjami istniała nienawiść i rywalizacja. Instytucjami GRU, wywiadem wojskowym, którego pracownikiem był Pienkowski, i kontrwywiadem, który należał do KGB. Agenci kontrwywiadu KGB zrobili Pienkowskiemu zdjęcie, gdy słuchając radia coś notował, niby drobiazg, ale dla kontrwywiadu ważny. Zrobili to zdjęcie z mieszkania położonego kilkadziesiąt metrów od mieszkania Pienkowskiego, gdzie w okno wstawili aparat. W końcu lat 50. stosunki między dwoma supermocarstwami zmierzały w stronę wyraźnej poprawy. Wizyta Chruszczowa w Stanach Zjednoczonych we wrześniu 1959 roku była tego najlepszym dowodem. Jednakże zestrzelenie nad Związkiem Radzieckim samolotu szpiegowskiego U-2 1 maja 60 roku niespodziewanie zniweczyło wszelkie szanse na dalsze ocieplenie międzynarodowego klimatu. Chruszczow zażądał od prezydenta Eisenhowera zobowiązania, że Amerykanie nie wyślą już żadnego samolotu szpiegowskiego. Konferencja na szczycie w Paryżu 16 maja zakończyła się fiaskiem. Chruszczow i Eisenhower opuszczali salę obrad wyraźnie skłóceni. Rokowania ustąpiły zbrojeniom, a w tej dziedzinie po kilku latach radzieckiej przewagi nuklearnej Stany Zjednoczone zaczęły uzyskiwać pierwszeństwo. 24 maja 1960 roku w USA wystrzelono satelitę Midas, wykrywającego odpalenie rakiet międzykontynentalnych. Od tego momentu Stany Zjednoczone mogły odpowiedzieć uderzeniem jądrowym na pierwszy sygnał o odpaleniu radzieckich rakiet. W tym samym czasie wybudowano pierwszy silos międzykontynentalnych rakiet balistycznych nowej generacji, Minuteman. W morze wyszły okręty podwodne z rakietami balistycznymi. Związek Radziecki poczuł się zagrożony. Jednakże rozwój wydarzeń na niewielkiej wyspie tuż u wybrzeży Stanów Zjednoczonych, na Kubie, dawał Rosjanom możliwość przełamania amerykańskiej przewagi. 1 stycznia 1959 roku rewolucjoniści kubańscy wdarli się do pałacu Fulgencio Batisty. Przepędzili z Kuby krwawego dyktatora i przejęli rząd. Kilka miesięcy później weszli w konflikt ze Stanami Zjednoczonymi.
Konflikt, którego następstwem było wstrzymanie niemalże całkowicie wymiany handlowej między obydwoma państwami. Stany Zjednoczone przestały kupować kubański cukier, co dla Kuby było prawdziwą katastrofą i pchnęło Kubę w ramiona szeroko rozwarte ramiona radzieckie. Związek Radziecki kupował cukier i udzielał coraz większych i coraz bardziej bezzwrotnych pożyczek. W zamian za to uczynił z Kuby przyczółek swoich wpływów. Stąd z Kuby mógł rozsiewać swoje wpływy na państwa, niestabilne państwa Ameryki Południowej. Imigranci kubańscy przebywający do Stanów Zjednoczonych byli znakomitymi szpiegami KGB. Poza tym mogli destabilizować życie w Stanach Zjednoczonych, przemycając narkotyki i organizując bardzo potężne organizacje przestępcze. Wreszcie Kuba stała się radzieckim przyczółkiem rakietowym. Wydawałoby się, że wyrzutnie na Kubie były groźniejsze dla Stanów Zjednoczonych niż wszystkie rakiety balistyczne w silosach na terenie Związku Radzieckiego, gdyż rakiety z Kuby mogły osiągnąć cele w każdym rejonie USA w ciągu kilku minut, nie dając Amerykanom czasu na obronę. Wydawałoby się, że tak groźne nie były nawet okręty podwodne. Ale czy tak było naprawdę? Października 1962 roku specjaliści z Ośrodka Analizy Zdjęć Lotniczych na Florydzie zwrócili uwagę na place budowy widoczne na zdjęciach dostarczonych przez samoloty U-2 dokonujące lotów szpiegowskich nad Kubą. I w tym miejscu zbiega się sprawa brytyjskiego agenta w radzieckim wywiadzie, pułkownika Olega Pienkowskiego, i sprawa jednego z najpoważniejszych kryzysów militarnych świata powojennego. Otóż przyjacielem Olega Pienkowskiego był Siergiej Warontsew, marszałek Siergiej Warontsew, dowódca wojsk rakietowych i artylerii lądowej. On, mimo woli, nieświadom tego, dostarczał Pienkowskiemu wielu niezwykle ważnych informacji o radzieckich rakietach, o sposobie odpalania tych rakiet i również o technologii budowy wyrzutni rakiet. Te informacje, przekazane przez Pienkowskiemu zachodniemu wywiadowi, umożliwiły specjalistom w ośrodku na Florydzie zidentyfikowanie na zdjęciach dostarczonych przez samoloty U-2 wyrzutni rakietowych. Proszę popatrzeć. To jest jedno z takich właśnie zdjęć. Bardzo wyraźnie widać dwa pola startowe, łącznie z urządzeniami umożliwiającymi odpalenie rakiet. Widać kontenery, dwa kontenery z rakietami i widać ustawione obok siebie cysterny z paliwem. 16 października takie zdjęcia zostały położone na biurku przed prezydentem Kennedy. On wiedział, że jest to sprawa bardzo poważna i bardzo ważna dla niego. Dlatego powołał organizację, którą nazwał EXCOM, Executive Committee, Komitet Wykonawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa, która miała tą sprawą się zajmować. 16 października prezydent otrzymał wiadomość, że specjaliści z ośrodka na Florydzie zidentyfikowali 9 rakiet radzieckich. Prezydent Kennedy postanowił działać. 22 października prezydent powiedział: zdecydowałem o podjęciu następujących kroków. Po pierwsze, wprowadzone zostaje ścisłe embargo na wszelki sprzęt ofensywny znajdujący się na statkach płynących na Kubę. Wszelkie okręty, jakiejkolwiek bandery z jakiegokolwiek portu udające się na Kubę zostaną zawrócone, jeżeli stwierdzi się, że przewożą ładunek broni ofensywnej. Zarządziłem nieprzerwaną, ścisłą kontrolę Kuby. Nakazałem naszym siłom zbrojnym przygotować się do każdej sytuacji. Wierzę, że w interesie narodu kubańskiego i radzieckich techników jest dążenie do zmniejszenia napięcia, co spotka się z naszym uznaniem. Po trzecie, każdy pocisk wystrzelony z Kuby przeciwko jakiemukolwiek krajowi półkuli zachodniej, Stany Zjednoczone uważać będą za atak Związku Radzieckiego przeciwko Stanom Zjednoczonym, wymagający pełnego odwetu. Przygotowanie do startu rakiet zainstalowanych na Kubie trwało około 24 godziny. Tak więc, gdyby władze sowieckie przesłały na Kubę, do dowództwa swoich wojsk na Kubie, rozkaz odpalenia tych rakiet, Amerykanie mieliby wystarczająco dużo czasu,
żeby wysłać myśliwce i bombowce, które starłyby z ziemi rakiety i wszystkie urządzenia w bazach rakietowych na wiele, wiele godzin przedtem, zanim rakiety zdołałyby wystartować. W bazach lotniczych i morskich wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych rozpoczął się ożywiony ruch. Admirał Anderson polecił zaokrętować oddziały piechoty morskiej zdolne do dokonania abordażu. W San Diego żołnierze 1. Dywizji Piechoty Morskiej otrzymali rozkaz przeniesienia się z koszar na okręty desantowe. Lotnictwo i marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych były gotowe do akcji. Tak, Kennedy był zdecydowany wykorzystać do końca błąd, jaki popełnił Chruszczow. A Chruszczow zachował się jak nierozważny szachista, który wysłał swoją wieżę daleko między piony i figury przeciwnika, nie zapewniając tej wieży dostatecznej obrony. Wysłał rakiety na Kubę, tysiące kilometrów od brzegów radzieckich, sto kilkadziesiąt kilometrów od brzegów amerykańskich. Jakby nie zdawał sobie sprawy, że rakiety i bazy lotnicze na Kubie mogą być w ciągu kilku godzin zniszczone przez amerykańskie samoloty lub opanowane przez amerykański desant morski i powietrzny. Wysyłanie okrętów radzieckich, tysiące kilometrów od własnych portów, też nie miało sensu, ponieważ nie były one w stanie przebić się przez pierścień blokady, jaki utworzyły amerykańskie okręty działające w pobliżu własnych baz. 230 okrętów US Navy otoczyło Kubę. Instrukcja, jaką otrzymali dowódcy, nakazała zatrzymać każdy statek. Jeżeli kapitan statku odmówiłby zastopowania maszyn, należało oddać strzał ostrzegawczy ponad masztami. Przy braku reakcji należało strzelać w burtę. Gdy statek zatrzymał się, na jego pokład miała udać się grupa inspekcyjna. Gdyby w ładowniach znaleziono broń, statek pod eskortą musiałby udać się do portu wybranego przez kapitana. Wszystkie samoloty lecące na Kubę miały wylądować na jednym z lotnisk Stanów Zjednoczonych, aby poddać się inspekcji. Pętla wokół Pienkowskiego zaciskała się. Najpierw zrobiono mu zdjęcie, gdy siedząc przy radioodbiorniku coś notował. To był pierwszy dowód. Znacznie poważniejszy dowód nagrano w hotelu Ukraina, w pokoju hotelowym, gdzie Pienkowski spotkał się z brytyjskim biznesmenem i w czasie rozmowy nastawił bardzo głośno radio i puścił ze wszystkich kranów w łazience puścił wodę. Ale żeby aresztować wysokiego funkcjonariusza GRU, kontrwywiad musiał mieć żelazne dowody. I w tym celu posłużono się fortelem. Podczas nieobecności Pienkowskiego w jego mieszkaniu poręcze krzeseł, foteli posmarowano specjalną substancją. Ona wywołała krótką, lecz bardzo dolegliwą chorobę wymagającą hospitalizacji. W czasie, gdy Pienkowski był w szpitalu, do mieszkania piętro wyżej wprowadzili się agenci kontrwywiadu KGB. Wywiercili otwór w suficie i wstawili mikroobiektyw. Mogli obserwować wszystko, co robi Pienkowski po powrocie po krótkim pobycie ze szpitala. I nagle zauważyli, jak Pienkowski wydobył ze skrytki w biurku buteleczkę z sympatycznym atramentem. Następnie przy pomocy tego atramentu przy stoliku w swoim pokoju sporządził meldunek. Ten meldunek włożył do kamienia, wydrążonego kamienia. To w języku szpiegów nazywa się martwą skrzynką pocztową. Kamień ten położył koło ławki w Parku Moskiewskim. Następnego dnia kamień ten podniosła żona brytyjskiego dyplomaty. Kontrwywiad nie potrzebował już więcej dowodów. 22 października Oleg Pienkowski został aresztowany. 26 października do linii blokady zbliżył się sowiecki tankowiec Winnica. Kapitan stwierdził, że statek wiezie ropę naftową. Amerykanie zdecydowali się przepuścić bez kontroli. To był przełomowy moment. Dzień później Chruszczow zaproponował wycofanie z Kuby rakiet sowieckich i z Turcji amerykańskich. Chruszczow, wysyłając list do Kennedy'ego, miał pewność, że prezydent Kennedy tę propozycję przyjmie. Skąd?
Otóż obydwaj mężowie stanu oprócz oficjalnych kanałów komunikowania się utrzymywali również kanały nieoficjalne. Przez pewien czas takim tajnym łącznikiem między Waszyngtonem i Moskwą był przedstawiciel KGB w Waszyngtonie, Georgij Bolszakow. Jednakże on, który miał dostęp niemalże dowolnej porze, dowolny dostęp do brata prezydenta Johna Kennedy'ego, Roberta, i do najbliższych współpracowników prezydenta, utracił wiarygodność Białego Domu. A to dlatego, że do końca nie chciał przyznać, że Rosjanie instalują rakiety na Kubie. Nawet wtedy, gdy mu pokazano te zdjęcia Su-2, twierdził, że to boiska piłkarskie. Jego miejsce, Bolszakowa, zajął inny przedstawiciel KGB, Aleksandr Feklisow, alias Fomin. On 26 października o godzinie 2:30 po południu, o 14:30, zadzwonił do dziennikarza, który miał doskonałe kontakty z Białym Domem, Johna Scaliego, nawiasem mówiąc późniejszego ambasadora USA przy ONZ-cie, i zaproponował spotkanie. Spotkali się w dobrej restauracji i wtedy Fomin poprosił Scaliego, aby ten sprawdził, czy jeżeli premier Chruszczow zaproponuje wycofanie rakiet radzieckich z Kuby, amerykańskich z Turcji, czy prezydent Kennedy propozycję tę przyjmie. O godzinie 19:30 Scali zadzwonił do Fomina, mówiąc, że prezydent przyjmie taką propozycję. 28 października premier Chruszczow obwieścił, że Związek Radziecki wycofuje rakiety z Kuby. Wkrótce samoloty amerykańskie dostarczyły zdjęcia radzieckich statków wywożących rozmontowane instalacje wojskowe. Zapewne celowo umieszczone je na pokładach, a nie w ładowniach statków, aby wywiad amerykański nie miał wątpliwości ze zidentyfikowaniem rodzaju i liczby wywożonych urządzeń i broni. Wkrótce Rosjanie zdecydowali się wywieźć z Kuby bombowce. Prezydent Kennedy powiedział: zostałem dzisiaj poinformowany przez przewodniczącego Chruszczowa, że wszystkie bazowane na Kubie bombowce IL-28 zostaną wycofane w ciągu 30 dni. Uzgodniliśmy również środki kontroli i obserwacji. W ten sposób zredukowaliśmy napięcie, jakie utrzymywało się od 4 tygodni. Dziś po południu poinstruowałem sekretarza obrony, aby zniósł blokadę Kuby. Tak zakończył się kryzys najpoważniejszy w dziejach powojennego świata. Przez 7 miesięcy po aresztowaniu Pienkowskiego przetrzymywano w specjalnym obozie KGB. Torturowano go brutalnie, aby wydał pomocników i współpracowników. Czy to zrobił? Nie wiemy tego, ale tuż po jego aresztowaniu jego szef, generał Sierow, został zwolniony ze stanowiska szefa GRU i wkrótce popełnił samobójstwo, strzelając je w głowę na ulicy w Moskwie. Proces szumny, pokazowy, odbył się w maju 1963 roku. Oczywiście Pienkowski został skazany na karę śmierci i wszystkie gazety doniosły o wykonaniu wyroku. To nie była prawda. Oleg Pienkowski popełnił samobójstwo kilka miesięcy później, w specjalnym obozie KGB na Syberii.